Eluwiny, jesieniary, z tej strony męska grupka. Dzisiaj znowu w kochanym, okrojonym gronie. Przywitaj się, Paweł. Cześć. Widzicie, jak słyszycie, przepraszam, nie ma z nami znowu Grzesia. Tak jakoś wypadło. Cieszysz się, Paweł, co nie? Nie, no wiesz, no jednak. No, jak jest nas trzech, to jest weselej, tak. Nazwijmy. Weselej to tak brzmi po maturalnemu ostatnio. No dobra, a kto się dzisiaj modli? No tak idąc kolejką, to uznajmy, że możesz być ty. Ta maszyna losująca chyba trochę nie działa, bo to jestem znowu pod rząd. No ale okej, dobra. To skupmy się, wyciszmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, zapraszam Cię do tego miejsca. Proszę Cię, przyjdź do tych naszych dzisiejszych rozmów. Proszę Cię, aby słowa, które będziemy wypowiadać, poruszały naszych słuchaczy, trafiały do nich. Proszę Cię też, Panie, o błogosławieństwo dla nas, dla Maćka i dla wszystkich jego dzieł. Proszę Cię, Panie, abyś połączył nas wszystkich swoim duchem, połączył nasze myślenia i nasze serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. No dobra, to dzisiaj rozmawiamy chyba z tego, co wiem, o muzyce. To dosyć ciekawe powołanie, bo my chyba jesteśmy z tej samej szkoły muzycznej. No i my, i gość, który będzie z nami akurat rozmawiał. No, każdy zahaczył o tą szkołę muzyczną. Ale patrzę, każdy na innym instrumencie. A nie, czekaj. Obowiązkowy dodatkowy fortepian to chyba miał każdy. No, musiał od piątej klasy podstawówki. No. No, ale nie żałuję. Szczerze, bardzo fajnie, że umiem grać też na pianinie. Mniej więcej jakoś, może nie jakoś zawodowo jak ty, ale coś tam pogram. Zawodowo, panie. Nie no, coś to ciekawe, bo każdy z nas właśnie miał, wiesz, fortepian jako ten drugi instrument, nie? A ja gram na nim częściej, Maciek w sumie też na nim gra, bo wszystkim słuchaczom chcemy przybliżyć osobę, z którą dzisiaj rozmawiamy, bo będziemy rozmawiać z moim przyjacielem Maciejem Łomanowskim, perkusistą zespołu Stipt, między innymi. Oczywiście można go zobaczyć w wielu miejscach, bo rzeczywiście działa prężnie. No jest to taka dosyć ciekawa, barwna osoba, która może nam opowiedzieć co nieco o muzyce chrześcijańskiej, którą właśnie tworzy, bo jest niedawno po stworzeniu nowej płyty wraz właśnie ze Stiptem. Maciek jest taką naprawdę otwartą osobą, z otwartym umysłem, i Paweł, taki fun fact. Kiedyś tego kochanego perkusisty Stiptu zakopałem z kumplem w przedszkolu w piaskownicy. Tego nie słyszałem i bardzo chętnie bym się dowiedział, jak to wyglądało. Kiedyś w sumie może z Maćkiem opowiemy trochę więcej o naszych przedszkolowych przygodach, bo w sumie jest co, ale może pogadajmy jednak o temacie odcinka, więc Maciek, oddaję Ci głos. To niedobrze Cię widzieć, stary. No, Ciebie też. Patrzę, fryza zmieniłeś. Tym razem. A wiesz, no, ale bardzo dobra decyzja. Pana nazywają łysym podobno, więc co ja tam wiem, więc wiesz. No tak, bo kwarantanna trochę mi nie wyszła, co nie? już tam nie wyszła. Każdy był w jakiś sposób cięty bądź niecięty przez no, jakąś formę. Ja sobie chciałem radzić sam, ale no jest zwykle, wyszło jak zawsze. Z tego co wiem, lubisz prowadzisz w sumie ten swój podcast, więc lubisz gadać na temat właśnie muzyki chrześcijańskiej. Tak mi się no to jest temat, stary, w ogóle wiesz, mega obszerny, a zarazem tak przez nas wszystkich w Polsce ograniczony, że jest jeszcze masa rzeczy do zrobienia dla nas, w sensie pracy nad sobą i nad materiałem, i nad umiejętnościami. I masa rzeczy do zmiany w ogóle w mentalności i myśleniu ludzi. To jest po prostu, mam wrażenie, że chyba najdłuższa droga do przejścia, jaką kiedykolwiek miałem, a chodzić nie lubię. Spoko, czyli jakby inaczej, jeżeli możesz ten temat trochę zgłębić, nie? W stylu na przykład, bo ja na przykład, wiesz, ja słyszałem o tym, że muzyka chrześcijańska to jest po prostu muzyka pisana przez osobę, która jest chrześcijaninem, albo grana przez osobę, która jest chrześcijaninem, nie? A jaka to może być jakaś chociaż twoja definicja, bo siedzisz w tym, że tak powiem, zanurzony i no tak, pun intended, tak, więc jakby jak to jest od twojej perspektywy, osoby, która trochę, wiesz, gra trochę tego, trochę nie tego, jaka jest właśnie, czym jest twoim zdaniem? Ostatnio kminiłem to, bo byliśmy teraz 4 dni na nagrywkach w Gnieźnie, wyjechaliśmy nagrywać nową płytę. Tam siedzieliśmy właśnie wieczorkiem, już wiesz, po całych nagraniach, na kanapach.
rozluźnili i włączyła nam się ostra dyskusja, wiesz, jakby włączyła dla mnie i do takiego jednego ziomka, trochę długo gadaliśmy. Ale no z jednej strony tak, no możemy uznawać muzykę chrześcijańską za muzykę o tematyce chrześcijańskiej. No i tutaj będziemy się rozdrabniać, no bo jest jakieś takie dziwne stwierdzenie, że jeżeli mamy śpiewać o Bogu, to tylko używając słów chwała, alleluja, a jak jest Wielki Post, to już w ogóle przypału, nie można śpiewać alleluja. Wiesz, i no jakby jest jakby stricte, jeżeli chodzi o tematykę, no to tak bym to rozdzielił. Natomiast myślę, że muzyka chrześcijańska w ogóle z perspektywy patrzenia na cały lifestyle, w jakim żyjemy, myślę, że to jest po prostu osobista muzyka. I na przykład, żeby to dobrze wytłumaczyć, to w moim rozumieniu jakby jeżeli jestem wierzący i definiuję się jako osoba wierząca, to po prostu muzyka, którą robię, która ma fundament, w sensie oparcie i jakby odbija się od mojej relacji z Bogiem, no to dla mnie to już jest muzyka chrześcijańska. W sensie takim, że jeżeli ktoś robi klasyczną muzę, no to co, no powiesz mu, że to nie jest muzyka chrześcijańska, bo nie używa słów? Wiesz, o co chodzi? No jasne. Że myślę, że nawet jeżeli osoba, wiesz, jakby tworzy muzykę stricte jakąś ambientową czy techno i nie używa słów, po prostu, bo jest muzyką bez wokalu, a matematykę jakby, jakby odbija się od jego serca i od tego, co ma jakby w środku, no to dla mnie to już jest muzyka chrześcijańska. Wiesz, jakby ja trochę mogę się z tobą tutaj zgodzić w takim motywie, że ja ostatnio odkrywam taki motyw trochę wolności w obrębie wiary, nie? A takie motywy w stylu, wiesz, że no w Wielkim Poście nie można alleluja, trzeba wszędzie zawsze śpiewać, wiesz, słowo Pan, nie, jakby takie motywy, że dla mnie rzeczywiście muzyka nawet taka najbardziej mnie poruszająca to najczęściej właśnie była bez słów, klasyczna, same grane instrumenty, nie? I nikt mi nie powie, że tym nie można Boga wychwalać, nie? I to jest w sumie właśnie takie, że trochę szkoda, że ludzie sami zna siebie na swoje jakby myślenia, nie? Tak składają takie trochę formy. Jak zauważysz, bo też pewnie cię uczono w szkole że muzycznej, że przynajmniej mnie cisnęli, czego bardzo nie lubiłem, ale z biegiem czasu każda epoka miała swój rodzaj muzyki i zazwyczaj była to muzyka jakby religijna, co nie? I ta muzyka z każdą epoką była na najwyższym poziomie. Kościoły były złocane nie dlatego, że... Znaczy takie mam przynajmniej przeczucie, nie wiem jak oni wtedy myśleli, ale tak to odbieram, że nie było złocane dlatego, że ktoś tam dostał fundusze i nie miał co z tym zrobić, więc wywalił to kościoły, tylko była też trochę inna mentalność ludzi. Sztuka była powiązana z religią. I to było takie, mam wrażenie, mega ważne. I tak wiesz, każda epoka do przodu prezentowała muzykę na najwyższym poziomie. Wszyscy kompozytorzy, przynajmniej większość kompozytorów, tworzyła przecież muzykę też religijną, co nie? A w pewnym momencie, gdzieś, jak zaczęły się wojny, pierwsza wojna światowa czy druga wojna światowa i zaczęła się taka destabilizacja, no to niestety my jako Europa dostaliśmy mocno po tyłku, jeżeli chodzi o muzykę i o rozwój tego, w ogóle sztuki. Bo no, ona zeszła gdzieś tam do podziemia Stany, czy wiesz, miejsca, które jakby nigdy nie dotknęła tak bardzo wojna. Nie dziwmy się, że są do przodu 50 lat przed nami, no bo oni się nie musieli cofać, co nie? Poza tym wierzę też, że wiesz, no... No Pan Bóg im wyjątkowo pobłogosławił. To jest w ogóle mega śmieszne, bo wszyscy się wzorujemy też na Hillsongu, na Betelu, na innych kościołach, co jest też bardzo niebezpieczne, co nie? Bo zatracamy przy tym swoją autentyczność. Ja teraz spotkałem się z muzykami, którzy odgrywali Hillsonga nuta do nuty, bo inaczej to nie zabrzmi. No tak. Coverowanie spoko, natomiast ja przechodzę teraz taki bardzo mocny etap destrukcji mojego muzycznego świata. Czytaj, jeżeli mogę sobie pozwolić, to tak szybko powiem. No jakby ja przez całe swoje życie myślałem, że będę perkusistą i mocno w tym cisnąłem. A w momencie teraz, kiedy wiesz, jakby był taki spokój, jeżeli chodzi o koncerty i miałem czas na przemyślenie wielu spraw, co było dla mnie niesamowitym błogosławieństwem, no to doszedłem do wniosku, kurczę, no zainstalowałem sobie jakiegoś tam DAWa, dostałem od ludzi w ogóle blessing, bo dostałem, wiesz, kartę dźwiękową zewnętrzną, interfejs, dostałem klawisze. Jakby miałem taką rozkminę, że to, co nauczyłem się na bębnach i w szkole, mogę przekładać też na to, jak bardzo lubię gadać z ludźmi i z nimi tworzyć. I nawet nie o tyle, że nazywałbym siebie producentem, o ile
takim mentorem muzycznym, co nie? Teraz jak pracowaliśmy ze Stiptem, czy nawet wiesz, jakby z różnymi osobami, z którymi mam teraz przyjemność pracować, no to bardziej jara mnie to, że mogę z nimi pobyć w studiu, gdzie siedzi chłopak, który ogarnia komputer i te inne rzeczy, czego ja nie muszę robić, po prostu nie potrzebuję. On ma z tego frajdę, a ja mogę wyłapywać taki element, wiesz, jak powiązanie tekstu z emocjami tej osoby, albo powiązanie tekstu z osobowością, bo każdy z nas ma inną osobowość, temperament. I to jest dla mnie taka ostra zajawka, że zacząłem głębiej się w to jakby wplątywać i jest wiele osób w Stanach, którzy to już dawno robią, a w Polsce takich osób nie znam. Z tych, które w Polsce producent to producent, muzyk to muzyk, a nie ma nic po środku, jakby gdzie jest ten most, który ich łączy, co nie? O, ale to tak odbiegam trochę od tematu, ale no możemy wracać. Wiesz, to jakby spoko, wiesz, jakby jednak jest taka prawda, że w twojej historii od bycia perkusistą stajesz się człowiekiem, który sam aranżuje całą płytę praktycznie, nie? I to też jest rzecz jakby dla mnie jakby warta podziwu, podkreślenia rozwoju człowieka, bo to jest na pewno fajne. Jakby, że to no jest rzecz, myślę, że na pewno nic by nie wyszło, gdyby nie muzycy, którzy tam byli, bo ja mam taką zasadę aranżowania, że jakby dostaję te numery wcześniej i szukam bodźców zewnętrznych, które mnie do tej muzyki, wiesz, jakby pobudzają. Czytaj, jeżeli przysłuchuję track, załóżmy zwykły wokal z jakimś tam backing trackiem z YouTube'a, zerżniętym po prostu, to staram się wyłapać po prostu taką jedną rzecz, która mnie po prostu pociągnie za tym tekstem w muzycznie. I zazwyczaj to może być gatunek, to może być jakiś, wiesz, jednakowy instrument typu bongosy albo flet, albo cokolwiek innego. Ale no nie jestem człowiekiem orkiestrą i mimo, że bardzo lubię grać na wszystkim, to nie mam takich umiejętności i nie chcę tego robić, bo są ludzie, którzy też mają otwarte głowy. Jak byliśmy teraz w Stipcie na tym wyjeździe, no to stary, trafiła mi się taka ekipa, że ja podchodzę do gitarzysty i mówię: machaj, w ogóle świetny gitarzysta z Torunia. Mówię: machaj, mam takie przeczucie, że fajnie by tu zabrzmiała gitara country ze slajdem, z takim, wiesz, na palcu jeżdżącym elementem. I to tyle. Jakby ja nie będę mu mówił: zagraj ten dźwięk, czy zagraj ten dźwięk, tylko po prostu mówię: graj. Jeżeli to będzie smaczne, to idziemy dalej, jeżeli nie, to będziemy szukać. Było na przykład tak, że podczas robienia tej płyty dostałem numer Estery i ona to nagrała, wiesz, na klawiszu, to co mówiłem ostatnio na podcaście, na wtyczce, która po prostu bez tego, dlatego że nie miała sustaina do klawiszy, czyli tego pedału, to musiała grać na takiej wtyczce, która się ciągnie po wciśnięciu klawisza. I zagrała cały numer praktycznie na czterech dźwiękach. I ja mówię: kurczę, jak to świetnie brzmi, w sensie tekst ma taką głębię, pójdźmy w to, ale gdzieś tam, kurczę, wiesz, taki brak pokory powiedział mi: a może dodam tam bębny, co nie? I wstukałem te bębny, pojechaliśmy na wyjazd i mówię chłopakom właśnie, że ten numer by fajnie siadł, tak. I oni ze wszystkim się zgodzili, ale jak powiedziałem, że fajnie by tu siadły bębny, no to już na przykład fajne było to, że ktoś miał odwagę powiedzieć: Maciek, zagrajmy tam bez bębnów. I to było super. I ten numer jest finalnie bez bębnów, bo jest lepszy. Wiesz, o co chodzi. I myślę, że nie doszłoby do tego numeru, ten numer nie byłby na tyle dobry, gdyby ktoś nie powiedział swojego zdania. I wiesz, tutaj powstaje taki konflikt trochę pokory, czy jedna osoba zrezygnuje ze swojego pomysłu, czy druga. No ale finalnie po prostu liczy się efekt i to, że wszyscy przesłuchaliśmy dwa rodzaje jakby nagrania, bo dwie wersje nagraliśmy i stwierdziliśmy jednoznacznie, że ta wersja bez bębnów jest dużo lepsza po prostu. No. Jak już jesteśmy teraz na jakby takim momencie bardziej nagrywania tych utworów, to jakby uważasz, albo jak czujesz, że na przykład właśnie jak nagrywacie takie coś, czy jak nagrywaliście teraz płyty, to uważasz, że to bardziej jest dla ciebie praca, czy jednak jakby jest to w jakimś stopniu też modlitwa tym utworem? Sorry, że tak trochę się zaśmiałem, ale w kościele mamy, czasami mam wrażenie, że mamy taki obowiązek robienia wszystkiego za darmo. Jest takie poczucie: nie no, jak robimy muzykę w kościele, to nie możemy za to dostawać pieniędzy, bo to już wtedy nie jest ofiara. No, dla mnie to jest po prostu tak kosmicznie słabe podejście. W Polsce w ogóle jest taka kultura, że ludziom się za granie nie płaci, a jak już się płaci, to srogi haj, dlatego wszyscy się boją płacić.
a każdy zapomina o tym, że Pan Bóg może cię zabezpieczyć w każdym tego słowa, wiesz, znaczeniu i da ci po prostu te pieniądze. Tak jak my zrobiliśmy zrzutkę na 20 koła, no to w 3 dni czy tam 4 zebrało się już 6, czy tam 7, nie sprawdzałem. Jakby nie masz ciśnienia, bo wiesz, że Pan Bóg o to zadba, jeżeli to jest dobre. Ale wracając do pytania, czy to jest dla mnie praca, myślę, że wszystko, co robimy dla Boga, trzeba patrzeć na to przez pryzmat jakiejś takiej pracy, w sensie przykładania się do tego, no bo do pracy się jednak przykładasz. Jeżeli podejrzesz do tego pod kątem twórczym i stwierdzisz, że to nie jest jakaś twoja praca czy wysiłek, no to moim zdaniem lecisz trochę w kurki, bo możesz mieć zajawkę z tego, ale tak czy siak powinieneś się do tego przykładać. No. Ja nie lubię robienia rzeczy na, wiecie, na pół gwizdka, czy wydawania dźwięków na pół gwizdka, w sensie grania jakiegoś takiego słabego, no bo dlaczego mamy przyzwalać na coś, co jest po prostu słabe? Jeżeli możemy ćwiczyć, to ćwiczmy. Jeżeli możemy robić to lepiej, to róbmy to lepiej. Jeżeli możemy dać to zrobić osobie, która zna, robi to lepiej, to dajmy to zrobić lepiej. Dobro jest zawsze wrogiem lepszego. Po prostu. I niektórzy boją się zrezygnować z pewnych rzeczy, no bo nie wiedzą, jaki będzie efekt końcowy. To tak. Ja to już jak powiedziałeś o tej zrzutce, to jestem bardzo ciekawy, czy właśnie ta suma jest jakby szczególna dlatego, że na przykład tyle potrzebujecie, żeby tą płytę wydać, czy jakby o co chodzi w sumie z kosztami na płycie, jakby gdzie są tam koszty, no bo jakby rozumiem, że na przykład osoba, która ma instrument i nie wiem, ma mikrofon, to mogłaby już taką płytę nagrać, czy jednak no tam są koszty, o których jednak za dużo się nie mówi. Nie no, w sensie wiecie, no, każdy muzyk powinien dostawać wynagrodzenie za swoje granie, co nie? Jeżeli się umawiamy, że gramy za free, no to ważna jest rozmowa, spoko gramy za free. Natomiast jeżeli każdy muzyk ma swoją stawkę, no jakby to też przestańmy patrzeć na robienie wolontariatu z muzyki, w sensie takim, że jeżeli zarabiasz tym na życie w jakiś tam sposób, no to jeżeli jest możliwość, to dajmy mu te pieniądze, jakby... Każdy ma swoją stawkę, każdy, no, miksy czy masteringi płyty też kosztują. Jeżeli chcesz to zrobić na odpowiednim poziomie wideo, no to też kosztuje. No, możesz sobie nakręcić teledysk telefonem, no ale będzie miało to jakość może taką, jakiej potrzebujesz, co nie? No ale możesz też nakręcić, jeżeli masz do tego możliwość, nakręcić wideo w jakości 4K czy w HD i po prostu to robisz, no i liczysz na to, że to po prostu będzie miało tak, znaczy wiesz o tym, że to będzie miało dobrą jakość i to tyle, no. 20 koła to jest budżet, który jest zamknięty na płycie, w sensie takim, że pozwala nam opłacić produkcję, master, mix tracków, wynagrodzenie dla reżysera dźwięku, który z nami był, wpływa koszty wypożyczenia sprzętu, który też wykorzystywaliśmy, bo mieliśmy mega dobre mikrofony. I też jakby to też myślę dużo zależy od mentalności. My mieliśmy pewność, że Pan Bóg o to wszystko zadba, bo zadbał o wszystkie nasze poprzednie płyty. Jak ja robiłem płytę dla Estery, to chciałem do tej płyty najlepszego klawiszowca, którego znam, więc zadzwoniłem do Wojtka. Wojtek oczywiście standardowo powiedział po katolicku, nie chcę za to pieniędzy, ale ja po prostu wiedziałem, że chcę mu te pieniądze dać, no bo w sumie to tak nie moje pieniądze, tylko Boże pieniądze. No Pan Bóg daje nam te pieniądze, żebyśmy się nimi dzielili, w sensie takim, że jeżeli będziesz myślał o tym, żeby je zatrzymać, no to prędzej czy później je stracisz, co nie? My je dostajemy po to, żeby nimi zarządzać, a nie żeby sobie je przyjmować albo nie przyjmować. O tak. Bardzo, bardzo spoko mentalność w sumie, nie? O to, że wszystko będzie zaopiekowane. A w ogóle to chciałem pogratulować, bo nie wiem, jak to zrobiłeś z tą ekipą, że oni przyszli na tą płytę w miarę zorganizowani i że... Bo z tego co troszeczkę Maciej cię znam, to wiem, że lubisz, jak muzycy przychodzą w miarę ogarnięci do roboty i że chcą w jakiś... Że, więc sądzę, że ta płyta chyba jest trochę dla ciebie nawet możliwe, że z czymś w sercu piękniejszym niż to, co było, ponieważ właśnie się wszyscy przygotowali do tego w fajny sposób. To chciałem też zapytać w sumie o takie trywialną rzecz dla mnie i dla Pawła, bo my w sumie tak pseudo nazwijmy, żeby się pośmieli też nasi słuchacze, że niedawno stworzyliśmy kawałek, który jest na YouTubie, tak? 16? Tak, oczywiście. Wiedziałem, no. 16 wrzucaliśmy i rzeczywiście chciałem cię zapytać właśnie o to, bo dla nas to była forma zabawy troszeczkę, ale jak to jest od kuchni? Jak się tworzy, jak od takiego zalążku i pomysłu tworzy się właśnie pieśń uwielbienia? Chociażby w waszym wykonaniu, albo no, bardziej w twoim. Wiesz co? Napisałem pieśń Twa łaska.
I to napisałem w łóżku pod kołdrą z temperaturą 39 stopni. Wtedy, kiedy nie mogłem zagrać koncertów, nie mogłem pójść do pracy i po prostu stwierdziłem, że czuję, że po modlitwie, że muszę napisać dobry tekst. I siedziałem, pisałem tekst, który po prostu zgadzał mi się jakoś tam merytorycznie, tekstowo. Byłem pod inspiracją wielką numerów z IHOP-u ze Stanów. Więc ten tekst powstał w ten sposób, a muzykę też załapałem z inspiracji. W sensie odpaliłem sobie numer Hillsonga, tylko już nie pamiętam który, ale tam jest właśnie, zaczyna się od amolu i F-duru. I po prostu ja sobie załapałem się, kurczę, fajnie to zabrzmiało. I zrobię to po swojemu, tylko w E-durze, co nie? I potem tak to przetransponowałem do wokalu Esti, już nie pamiętam, kiedy ona, w jakiej tonacji to zaśpiewała. No ale jakby w muzyce wszystko już zostało wymyślone, więc jakby nic nowego nie wymyślimy, chyba że chodzi o jakieś tam śmieszne barwy. Natomiast harmonia już jakby jest harmonią i tyle. No to, to jakby tak powstała twoja łaska, natomiast jeżeli chodzi o takie większe projekty, typu na przykład płyta Estery, czy płyta Stiptu, czy Stipta, whatever, no to płyta Estery powstawała w ten sposób, że Esti miała swoje teksty. Ja myślę, że ta płyta jest też trochę jakby dużą nauczką dla mnie, bo w tej płycie odczułem, że ewidentnie poszedłem za swoją inspiracją i nie do końca wyłapałem to, co u Estery jest najlepsze. Natomiast teraz właśnie przyjeżdża do mnie, będziemy pracować nad drugą płytą i ta druga płyta będzie się nazywała Autentyczność. Tylko tyle mogę zdradzić, bo umówiłem się z nią, że nic nie powiemy na temat tej płyty do momentu, kiedy ona po prostu nie wleci na streamingi. Natomiast właśnie tak jak powstawała płyta EST czy płyta Stiptu, no to to co jest fajne, że każdy w sumie to też zależy, bo EST jest na przykład miała solową płytę, więc ona teksty miała swoje. Natomiast to co jest fajnego w Stipcie, że nad tekstami pracowali wszyscy. I to nie było tak, że ktoś przyszedł z pieśnią, bo to też trochę inaczej. Patrzcie, jak to fajnie w grupie wygląda, że czasami jak ktoś przychodzi z pieśnią, to wszyscy mają to jest pieśń tego i tego, więc w sumie to nic nie możemy już dodać. Wiecie, o co chodzi. Mm-hmm. A jak spotykamy się w gronie 5 czy 6 osób i próbujemy napisać pieśń, to ta pieśń z automatu staje się wszystkich. Jakby każdy ma coś do powiedzenia. I to, co jest fajne, że ta pieśń też nabiera 5-krotnie większej mocy, niż gdybyś pisał ją sam. Bo jeżeli pójdziecie za flow, no to jesteście w stanie stworzyć naprawdę dobre teksty. No ale jakby jedno i drugie podejście jest moim zdaniem w porządku. W sensie o takim zależy w jakim towarzystwie pracujemy. Jeżeli ktoś pracuje solowo, no to myślę, że przede wszystkim teksty powinny być z serca i jeżeli ktoś chce, to opierane o słowo, jakby o pismo, co nie? Ale przede wszystkim jakby też jestem fanem i mega popieram pisanie pieśni o Bogu, nie używając słowa Bóg. W sensie takim, że ostatnio miałem taką rozkminę. Puściłem sobie numer Lemona, tylko też już nie pamiętam jaki, bo muzyki strasznie dużo u mnie jest. Mm-hmm. I tam on śpiewa do syna. W sensie to jest piosenka napisana dla jego syna. I ja słuchając tego miałem wrażenie, jakby Bóg do mnie mówił. Wiecie o co chodzi? I no i halo. No on jakby nie użył żadnego słowa chwała, tylko opisywał tak intymną relację ze swoim synem, że ja sobie myślę, wow, co za w ogóle metafora i co za porównanie, jakby lirycznie mistrzostwo świata, muzycznie przez cały numer leci klawisz. Myślę, co to w ogóle za banger jest, mega dobry numer. I myślę, że tak samo powinny powstawać pieśni o Bogu, żebyśmy wychodzili z jakichś takich kurcze ram, które sami sobie nakładamy, że to musi być święte, że to musi być płaczliwe. No wiadomo, że niektóre pieśni takie są, w sensie one są dobre same w sobie. Hillsong też je pisze w ten sposób. Ale chciałbym też otworzyć jakąś taką nową przestrzeń dla ludzi, którzy tworzą, którzy nie potrafią często napisać, albo się boją, albo się wstydzą napisać słowa Bóg czy chwała i zaśpiewać to przed ziomkami. Oczywiście możemy być jak Kasper Kukiel, który tworzy trapy i tam rzuca po prostu chwała, chwała Jezusowi czy inne takie, takie, a potem gra w niuansie i leci w radio na pato ścieżce i Pan Bóg go tam stawia, bo to jest po prostu dobre, wiecie o co chodzi. Niuans to jest po prostu bardzo dobre hip-hopowe radio w Warszawie. My często tam bywamy, bo tam jest też bardzo fajny bar. Natomiast to, co jest mega fajne, że kurczę, możesz być jak Kacper i tworzyć tak, możesz być Estera i tworzyć tak jak Estera, czyli ona tam trochę tak jak Linia Nocna czy coś w tym stylu, a możesz być jak Sara, która po prostu używa tak horrendalnie trudnych słów, że ja czasami sami rozumiem, co ona śpiewa. W sensie ma takie metafory, ale powstają bangery typu
Jezusie, to zaszczyt stać przed Tobą, czy to, co ostatnio napisała i zmieniła flow, Twoje życie ma znaczenie, co nie? I no i halo, i gdzie tu jest, wiecie, o co chodzi. I to jest po prostu jej osobowość i mentalność. Ja jestem mega za tym, żebyśmy zaczęli pisać i tworzyć, nie tylko po to, żeby popisać się przed wspólnotą, że użyliśmy świetnych frazesów i wersetów z pisma i metafor, tylko żebyśmy mogli przyjść i usiąść z tą pieśnią w towarzystwie ziomków i nikt nie wie, że to jest o Bogu, a ty doskonale wiesz, że ta pieśń zacznie działać. Niech oni sobie uśpiewają. Spoko, spoko. Znaczy, to odpowiedziałeś na takie moje pytanie, które trochę się podśmiewywałem, czy Stips kiedyś zrobi wersję popularną Gorzkich Żali, ale to już wiem, że nigdy. A powiem ci, że jest taki ziomek jak Daniel Przewięzikowski, to jest nasz właśnie klawiszowiec, który jest tam na płycie i to on właśnie powiedział, że bębnów, żeby nie było na tym numerze. Daniel, kocham cię, pozdrawiam. Natomiast nie wiem, czy słyszeliście, on zrobił trap wersję Idzie mój pan. A, no słyszałem. To jest też jakiś tam rodzaj sztuki, ale no, robi to, co nie? Prowadzi też świetny ekumenizm i łamie jakieś takie schematy tabu, wiecie, o co chodzi, że nie można śmiać się z lidera, bo nie awansujesz na animatora. No. No. Nie no, ekumenizm ważna rzecz dla każdego, kto nas słucha, prosimy obczaić, naprawdę, naprawdę mózgi wam się zlasują w dosyć pozytywny chrześcijański sposób. Co do tego, co ja jeszcze tak chciałem spytać, bo ogólnie ja ci mogę powiedzieć jako ja, że ja trochę tak do Steve tu zawsze miałem te zarzuty, że dlaczego to musi być takie nieskomplikowane akordowo, czemu to są tylko 3 akordy, 4 i do widzenia. I właśnie, i tutaj na przykład wy złamaliście mnie. Kiedy, no. Wiesz, ja po szkołach muzycznych nauczony skomplikowanych form, że to jest ten kunszt, nie? Okazuje się, że wystarczy 4 akordy, a tu chodzi o tekst i tak naprawdę jako instrumentalista ty możesz teraz pokazać swój kunszt na instrumencie, mając właśnie tylko 4 akordy i darcie mordy, nie? No i piękna sprawa. Tak, my stary, no, pieśni Hillsonga też się opierają na mega łatwych akordach, w sensie to nie są jakieś trudne progresje, natomiast z biegiem czasu powstaje jakaś taka dojrzałość, myślę, muzyczna i zwiększenie świadomości, że cisza też jest jakby postrzegana jako dobro. W sensie nadmiar dźwięków nigdy nie... No, było coś takiego w baroku na przykład, że było mnóstwo zdobników, jakichś, wiecie, takich, no aż po prostu takich, no nie chcę mówić brzydkich słów, ale po prostu nadmiaru tego. Ale jest coś pięknego na przykład w takiej muzyce, gdzie stawiasz plamę i ten dźwięk jakby przemawia treścią, nie? I jest miejsce na wokal albo tekst. I możesz tworzyć gospelowe pieśni, które mają progresję po prostu z kosmosu, bo masz założenie, że chcesz zrobić gospel. Natomiast pojawia się pytanie, jak chcesz poprowadzić gospel, no czy możesz w sumie, bo tak w Stanach robią, ale ja sobie nie mogę wyobrazić, jak prowadzę uwielbienie, zmieniając 50 chordów w ciągu jednego numeru i idą za tym ludzie, w sensie wszyscy wiedzą, co śpiewać, czy co chodzi, no bo po prostu jak możesz zagrać 4 akordy, to zagrać w 4 akordach, zrób jakąś ładną harmonię wokalną i na tym się skupcie. I to w sumie tyle. Przerwałem ci znowu. Spoko, pytanie. Nie, spoko. Cię kręcę, nawet Zoom mi nie pomaga. Nie, to jest dobre, bo to znaczy, że nasza dyskusja nawet ma jakiś tam przepływ, nie? Spokojnie, spokojnie, może i rozmowa dobrze płynie, ale na dzisiaj już ją musimy niestety skończyć. Coś, Paweł, wyciągnąłeś z tej kochanej rozmowy ciekawego? Akurat, wyciągnąłem ciekawe rzeczy. Bardzo mnie interesowało, jak to wygląda tak jakby od kuchni robienie płyty, albo jakby z czym wiążą się koszty. Więc szczerze, jakby ja jestem bardzo zadowolony, że odpowiedział właśnie mi ktoś, kto jest bardzo bliski z tym. No. W sumie te twoje pytania brzmią, jakby nasi słuchacze mieli się na coś przygotować w wakacje. Dobra. Zobaczymy, tak? Wakacje całe 2 miesiące. Więc może. Tak, robimy taki mały teaserek, może. Dobra, czy mamy jakieś ogłoszenia parafialne? No, jak na razie nasi widzowie mogą się przygotować, że już za tydzień będzie druga część dzisiejszej rozmowy, więc jeżeli czujecie taki lekki niedosyt, to dobrze, bo już za tydzień właśnie usłyszycie znowu Maćka. Tym razem będą inne pytania, ale myślę, że równie dobre, jak i nie lepsze odpowiedzi. Tak więc, do usłyszenia. Siema, miłego uwielbiania.